Dzisiaj będzie troszkę inaczej. Zamiast afirmacji zadam Ci pytanie, bo dzisiaj chcę o właściwych pytaniach trochę opowiedzieć. Jest to tak niezwykle ważny temat. Właściwie zadawane pytania. Temat, który to wszystko zmienia tak naprawdę w naszym życiu. Jeśli jesteś w mojej przestrzeni już jakiś czas, to być może miałaś lub miałeś okazję usłyszeć pewną historię. Otóż wiele, wiele lat temu pojawiłam się na pewnej sesji terapeutycznej u człowieka, u którego pierwsze moje spotkanie, pierwsza sesja terapeutyczna sprawiła gigantyczną transformację w moim życiu. I ta pierwsza sesja, ponieważ ona wniosła tak wiele, tak wielką zmianę, ta zmiana była naprawdę czymś kosmicznym. Zmieniła całkowicie mnie, osobę, która była zamknięta w sobie, która była skryta, która była nieśmiała, która czuła się bardzo, bardzo źle w byciu kobietą, która nie chciała w ogóle być kobietą i pokazywać się tą kobietą. Nie mówię, że chciałam być mężczyzną. Ja po prostu się źle czułam jako kobieta i uważałam, że bycie kobietą jest wstydliwe i jest czymś, co sprawia, że życie staje się bardzo trudne. To też bardzo rzadko, jeśli w ogóle, chciałam pokazywać swoje kobiece wdzięki. Było mi bliżej do chłopczycy niż do kobiety. I ta jedna sesja zmieniła całkowicie wszystko. Ja przez bardzo długi czas, naprawdę ogromnie długi czas, nie miałam pojęcia, co się zadziało. Natomiast to, co się stało potem, ponieważ ta jedna sesja transformowała tak bardzo mnie, gdzie w ciągu zaledwie, mogłabym powiedzieć, że ułamka sekund po wyjściu z pokoju tego terapeuty wprowadziłam radykalne zmiany w swoim życiu, w swoim wyglądzie, w swoim stylu zachowywania się, eksponowania. Te zmiany były tak ogromne, że ludzie, którzy mnie znali, porównywali to do takich przeskoków transformacyjnych, które często oglądało się w telewizji, w tych wszystkich kanałach beauty w postaci Łabędziem Być i jeszcze jakieś takie inne programy, które były tworzone, z tym, że tu ta zmiana nastąpiła w ciągu chwili po wyjściu moim z tego spotkania. I oczywiste było to, że skoro ta zmiana się zadziała tak wielka, tak natychmiast, tak od razu, oczywistym było to, że wracałam do tego człowieka systematycznie, tydzień po tygodniu, przez kolejne 3 lata, chcąc, by pomógł mi także transformować moje życie w innych przestrzeniach, nie tylko w tym, jak ja się czułam jako kobieta i w tym, jak wyglądałam jako kobieta. Jeszcze raz chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że to, co się wtedy zadziało, to przełożyło się na całe moje życie. Z kobiety, która była nieśmiała, która była zawstydzona, która nie akceptowała siebie, nie lubiła siebie, nienawidziła siebie, stałam się kobietą, z której tryskała kobiecość, z której tryskała sensualność, wrażliwość, seksualność. To, kim widzisz mnie, czy to na nagraniach wideo, czy nawet to, kiedy słyszysz mój głos dzisiaj, to jest efekt tej transformacji. Ale to była jedna, jedyna sesja. Ona potem już nigdy więcej nie powtórzyła się. Ta transformacja nie ewoluowała w innych przestrzeniach. I przez długi czas zastanawiałam się, dlaczego, co się naprawdę stało. Oczywiście mój umysł szukał odpowiedzi na to pytanie dlaczego, bo kiedy zadajesz sobie pytanie dlaczego, umysł zawsze szuka odpowiedzi. I sądziłam, że ten człowiek sprawił taką magię. Kiedy jednak przyszedł Human Design, kiedy przyszła do mnie wiedza z zakresu Human Design, nie od razu, tylko trochę to trwało, w pewnym momencie zobaczyłam pułapkę niewłaściwie zadawanych pytań i magię właściwie zadawanych pytań. Było to około okresu 2 lata wstecz, kiedy podczas sesji mentoringowej, gdzie ja byłam klientką i byłam prowadzona, zadano mi pytanie, czy ja siebie kocham. I bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy siedziałam na sofie i zamarłam. Nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć. Byłam zszokowana tym, ponieważ próbowałam znaleźć odpowiedź i ani odpowiedź tak, ani odpowiedź nie pasowała do tego pytania. Więc odpowiedziałam, nie wiem. To oczywiście sprawiło, że dalszy mentoring poszedł w stronę i w kierunku tego, bym pokochała siebie bardziej, bo siebie nie kocham. Skoro nie wiem, to znaczy, że nie. Gdy tymczasem moje nie wiem nie odnosiło się do tego, czy ja siebie kocham, czy siebie nie kocham, ale do tego, że nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie. I wtedy zrozumiałam, bo po zakończonym mentoringu czułam się źle. Czułam się po tej sesji bardzo źle. Miałam takie wrażenie w ciele, że coś tu jest nie tak. Że coś tu jest nie tak. Ponieważ praca, którą wykonałam i to, gdzie jestem w swoim życiu, kiedy to w relacji do tej odpowiedzi na to pytanie porównam, to coś tu jest nie tak. Nie wiedziałam wtedy jeszcze co. To przyszło dopiero później. I kiedy przyszło, zrozumiałam, że jeśli zadaje się na mnie właściwe pytanie, to to, co się w nas zaczyna dziać, to my zaczynamy szukać odpowiedzi z głowy. I szukamy tej odpowiedzi z głowy, tylko to nie jest tylko tak, że my szukamy odpowiedzi z głowy. To jest tak, że my wchodzimy w tą głowę i wchodzimy w tak zwany tryb not self, bycia nie sobą, bycia kimś, kim nie jesteśmy. To jest ogromna, ogromna pułapka. I teraz wyobraźcie sobie moment, w którym jesteście prowadzeni i takie pytanie pada, niewłaściwe pytanie, ponieważ jesteś na przykład projektorem i dla projektora właściwe pytania to pytania otwarte. Dla generatora, dla manifestującego generatora właściwe pytania to pytania zamknięte, na które odpowiedź jest tak lub nie. Tylko takie. Więc kiedy to się pomiesza, kiedy zadane zostanie niewłaściwe pytanie, dana osoba zaczyna szukać odpowiedzi, ponieważ czuje, że musi odpowiedzieć. To jest jakby odrębna część i odrębny temat na inne nagranie, ta pułapka poczucia, że muszę odpowiedzieć, kiedy się ktoś mnie pyta. Z drugiej strony jednak to, co się zadziało wtedy w moim życiu, konsekwencje tego były dosyć mocno odczuwalne finansowo, ponieważ zaczęłam pracować wokół tej miłości do siebie, wokół tego, że ja siebie nie kocham, no bo jak nie znam odpowiedzi, to siebie nie kocham. Więc temat, z którym przyszłam do tej osoby, która mnie prowadziła w mentoringu, zszedł zupełnie na boczny plan i zajęliśmy się czymś, co w ogóle dla mnie nie było przestrzenią. I pracowaliśmy, i wałkowaliśmy, i zanurzaliśmy się głębiej. Miałam poczucie, że pewne rzeczy już zostały przepracowane, że tutaj po prostu gdzieś kręcę się wokół swojego ogona. I wtedy pewnego dnia przyszło do mnie zrozumienie, co się stało. Że to pytanie było zadane niewłaściwie. Że gdyby ta osoba zadała mi pytanie, co ja czuję względem siebie, co ja myślę o sobie, kim ja jestem dla siebie, moja odpowiedź byłaby zupełnie inna. Ale ponieważ zadano mi pytanie, do którego ja nie umiem znaleźć odpowiedzi, ponieważ to nie jest moje pytanie, to nie jest pytanie dla projektora, to jest pytanie tak lub nie. I kiedy projektor otrzymuje pytanie tak lub nie, gubi się. Ponieważ to nie jest nasz kierunek projektorów. Jeżeli generator lub manifestujący generator, jeśli jesteś którymś z tych typów energii i tobie zostanie zadane pytanie, co myślisz o sobie lub co czujesz o sobie, tu w tym przypadku ty możesz mieć trudność, by na nie odpowiedzieć. I kiedy zaczniesz na nie odpowiadać, jest wielce prawdopodobne, że zaczniesz odpowiadać niezgodnie z tym, co jest prawdą. Zaczniesz szukać odpowiedzi. jakże ważne i kluczowe jest to, byśmy byli właściwie pytani. Jak wiele pułapek może się pojawić w naszym życiu i możemy się zapętlić i uwikłać i uzależnić od kogoś, od czyjegoś prowadzenia tylko dlatego, że odpowiedź, której udzieliliśmy na niewłaściwie zadane pytanie, była błędna. Dzisiaj zatem zapraszam Ciebie do małej praktyki, do małego testu. Weź głęboki wdech. 1, 2, 3. I chciałabym, abyś napisała na kartce 2 pytania. I żebyś spróbowała najpierw odpowiedzieć na pierwsze. Jeżeli będziesz potrzebował więcej czasu, zatrzymaj to nagranie, a potem spróbuj odpowiedzieć na drugie. I zobacz, jaka jest różnica. Więc pytanie pierwsze brzmi: kto jest najważniejszy dla Ciebie w Twoim życiu? Odpowiedz na to pytanie. I teraz drugie pytanie. Czy jesteś dla siebie najważniejszy w swoim życiu? I odpowiedz na to pytanie. I zobacz, czy odpowiedzi na te pytania się różnią. Jestem niesamowicie ciekawa tego, co wyszło w tym teście. I żeby dopełnić całości, sprawdź swój typ energii w Human Design. Jeśli tego jeszcze nie wiesz, czy należysz do generatora, manifestującego generatora, manifestora, projektora lub reflektora, sprawdź, kim jesteś w systemie Human Design. I zobacz, jak to się ma do odpowiedzi, które udzieliłeś lub udzieliłaś. I najważniejsze, patrząc na te odpowiedzi, poczuj, co jest Twoją prawdą. Czy prawdą jest to pierwsze pytanie? Odpowiedź na to pierwsze pytanie. Czy prawdą jest odpowiedź na to drugie pytanie? Cudownego dnia życzę Tobie w zgłębianiu siebie i oczywiście zapraszam Cię na warsztat, który zaczniemy we wrześniu. Mimo że jest to warsztat dedykowany zrozumieniu dziecka, ponieważ taki jest motyw przewodni tego warsztatu, to ten warsztat jest absolutnym fundamentem i podstawą dla każdego człowieka, ponieważ daje on głęboką świadomość tego, kim my jesteśmy. I właśnie o typach energii w Human Design będę mówić. Będę mówić o tym, czym one się różnią, jakie mają cechy, co jest ważne, co jest kluczowe, jak na siebie wpływają nawzajem. I zapewne podczas tych 5 dni warsztatów wyjdziemy trochę poza ramy takie ogółu, które zostały stworzone, ponieważ najczęściej tak się dzieje, kiedy prowadzę warsztaty. Zawsze pojawia się trochę więcej. Więc tym bardziej zapraszam Ciebie do tego, abyś wszedł w tą przestrzeń, abyś poznała siebie i swoich bliskich. To naprawdę zmienia wszystko. Właściwie zadane pytanie zmienia wszystko. Pozwala nam dotknąć siebie prawdziwej, siebie prawdziwego. Bez tego stajemy się kimś innym, kimś, kim nie jesteśmy. Wspaniałego czasu. Jeśli chcesz więcej, jeśli chcesz poznać siebie bardziej, jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie, jeśli czujesz, że to jest to, co chciałbyś ruszyć głębiej, więcej, zapraszam Cię na sesję ze mną, sesję konsultacyjną lub sesję indywidualną. Na mojej stronie sylwiapupek.com znajdziesz możliwość umówienia się na taką sesję. Jeżeli chcesz poczuć, czy jestem właściwą osobą dla Ciebie, pierwsza 15-minutowa sesja jest zupełnie bezpłatna. Dzięki temu możesz zobaczyć, czy moja energia rezonuje z Tobą, czy to jest to, dokąd zmierzasz, czy ja jestem tą osobą, która Cię poprowadzi w tą stronę, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne, aby było nam wspólnie po drodze. Jeżeli jesteś w mojej przestrzeni już dłuższy czas i czujesz, że to jest tak, czujesz w sobie tak, chcę, zapraszam Cię od razu na sesję indywidualną, czy to w zakresie systemu Human Design, czy to w innej przestrzeni życia, która potrzebuje pewnego rodzaju transformacji lub pewnego rodzaju skoku w górę, tak zwanego upliftu, aby Twoje życie było takim, jakiego pragniesz. Wspaniałego czasu raz jeszcze i do usłyszenia wkrótce.